być może proces ten jest niezbędny, ale jak widzicie, wygląda niemal jak jacuzzi, więc takie można powiedzieć jacuzzi dla dzików albo jacuzzi dla prawdziwych whiskopijów. Bo pewnie jak ktoś jest taki delikatniuchny, to by tu raczej nie wskoczył, co? Witajcie moi drodzy, dzisiaj prawdziwa gratka, odcinek perełka dla koneserów. Udało mi się, co wcale nie było proste, załatwić dla nas wejście do destylarni Port Ellen Maltings. To miejsce legendarne dla miłośników whisky, nie tylko dlatego, że powstaje tutaj zadymiony słód jęczmienny wykorzystywany do produkcji 7 rodzajów whisky z 7 destylarni na wyspie Isla, ale także dlatego, że znajduje się tutaj legendarna destylarnia Port Ellen, z którą zresztą w degustacji spotkaliśmy się już w jednym z poprzednich odcinków. Moi drodzy, dzisiaj poznamy proces produkcji słodu jęczmiennego, nie ten tradycyjny, o którym zwykle mówi się w książkach, tylko ten przemysłowy, prawdziwy, który prowadzi do produkcji dużej ilości słodu. Dzisiaj dla nas Port Ellen Malting stoi otworem, pewnie będziemy tam w kaskach, pewnie będziemy tam w kamizelkach, pewnie nie będzie łatwo, pewnie nie będzie można wszędzie wejść, ale wchodzimy i mam nadzieję, że zobaczymy wszystko. W końcu zaczyna się Szkocja, oczywiście na Isle jest sporo dróg dwukierunkowych, ale teraz zmierzamy z Porta Skye do Port Ellen drogą jednopasmową z mijankami. Wszędzie owieczki, pola, krowy, zieleń, jest odlot i po to tutaj się przyjeżdża. W ogóle swoją drogą o tym też warto wspomnieć, że sam byłem takim gościem na początku i poznałem wielu takich gości, którzy ludzi w ogóle, bo przecież nie tylko faceci tu przyjeżdżają, którzy przyjeżdżają zaliczać destylarnię. Pyk, 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 tak ustawiamy trasę w GPS-ie, żeby zdążyć, zapominając o tym wszystkim. Destylarnie to być takie rodzynki w cieście, wisienki na torcie, które dają radochę, ale nie są głównym przedmiotem, bo wtedy zaczyna się taki wyścig, a Szkocja chyba jest o tym, żeby zwolnić, chyba jest o tym, żeby pomyśleć, spojrzeć w siebie, zastanowić się, co dalej. I my tę radochę mamy i to jest coś naprawdę wyjątkowego. Destylarnia Port Ellen to dla miłośników whisky legenda. Mieliśmy sposobność poznać już trunki z tej gorzelni przy kilku okazjach, z czego dwie ostatnie to Port Ellen DSR w wieku 37 lat i Port Ellen Untold Stories Spirit Safe w wieku 39 lat. Tym razem mam dla Was jednak gratkę niespotykaną. Choć destylarnia Port Ellen ucichła już wiele lat temu, cały czas działa, powstała przy niej niegdyś przemysłowa słodownia Port Ellen Maltings, produkująca słód jęczmienny na potrzeby większości destylarni whisky na Isle. Choć proces przemysłowego słodowania jest szalenie ciekawy, Port Ellen Maltings nie jest dostępna dla zwiedzających. Możliwość obejrzenia procesu produkcji słodu udało mi się zorganizować wyłącznie dzięki wsparciu polskiego zespołu Diageo, za co serdecznie dziękuję. Wspominałem już, że szkocki sezon odcinków powstał przy okazji zupełnie innego projektu, o którym dzisiaj mogę już mówić otwarcie. Sytuacja jest bezprecedensowa. Doszło do kolaboracji marek Johnny Walker i Miller Menswear, dzięki której powstał zachwycający garnitur. Znany artysta Alek Liskula-Morawski stworzył ilustrację obrazującą produkcję szkockiej whisky w destylarniach stojących za kuparzem Johnny Walker Blue Label. I teraz najlepsze. W Miller Menswear przenieśliśmy tę ilustrację na czysty jedwab, zamieniając ją w podszewkę garnituru zręcznie obszytymi dziurkami i guzikami z perły. Mamy też dla Was namiastkę projektu w postaci przepięknej poszetki z centralnym fragmentem tej obłędnej ilustracji. Koniecznie obejrzyjcie je z bliska na stronie millerblue.com. No musiałem powiedzieć, moi drodzy, że choć bezpiecznie i widocznie, to nas nawet stylowo te czapeczki są takie, nie widać, że to jest hełm, nie? A skoro już jesteśmy przy Port Ellen, to chyba każdy miłośnik whisky zna legendarną, nie działającą już w tej chwili, choć w planach, mającą być znowu otworzoną destylarnię whisky dymnej, która dzisiaj na aukcjach osiąga zawrotne ceny i destylarnia ta znajduje się tutaj. Natomiast w tej chwili, co ciekawe, w magazynach Port Ellen leżakowana jest whisky Buna Haven,
tak jak już wspominałem, destylarnie na Islay pomagają sobie i wcale nie jest tak, że jeśli należysz do konkurującego koncernu lub firmy, to nie możesz z tobą rozmawiać. Taka dojrzałość biznesowa. Życzyłbym sobie i wielu innym przedsiębiorcom, żeby taka dojrzałość była też w Polsce, żebyśmy mogli współpracować, nie kłócąc się, oczywiście konkurując, ale dążąc do jednego celu, bo przecież będąc przedsiębiorcami ma się interesy oczywiście konkurencyjne, ale często także wspólne. Destylarnia Port Ellen funkcjonuje od 1825 roku, ale przemysłowa słodownia o tej samej nazwie powstała przy niej dopiero w roku 1972. W tym czasie firma SMD, Scottish Malt Distillers, posiadała na Islay trzy destylarnie: Port Ellen, Killila i Lagavulin. Celem osiągnięcia synergii zdecydowano zatem, że produkcja słodu w dużej słodowni może obniżyć koszty, a także podnieść jakość słodu. Port Ellen działała doskonale aż do początku lat 80., kiedy to nastąpił kryzys branży gorzelniczej w Szkocji. Kryzys ten doprowadził do znacznego obniżenia produkcji w destylarniach Killila i Lagavulin oraz do zamknięcia destylarni Port Ellen. Oczywiście wpłynęło to także na losy słodowni Port Ellen. Okazało się jednak, że na horyzoncie pojawiło się nietuzinkowe rozwiązanie biznesowe tego problemu. Jedną z bardzo ciekawych i chyba także bardzo pozytywnych rzeczy dotyczących historii słodowni Port Ellen jest umowa konkordatowa, tak nazwana, zawarta w 1987 roku. Tutaj wisi ona na ścianie jako takie przypomnienie i pamiątka tego, że nawet destylarnie należące do różnych i konkurujących na tym całym rynku firm mogą się zjednoczyć w latach 80., kiedy branża gorzelnicza w Szkocji, kiedy whisky przeżywała wielki kryzys, destylarnie zobowiązały się do tego, że nawet należąc do innych koncernów, będą kupować słód w słodowni Port Ellen po to, aby ta mogła utrzymać się na rynku, aby mogła cały czas działać, zapewniając lokalny dostęp do słodu wszystkim destylarniom na Islay, które były do tego chętne. W tej chwili destylarnia Port Ellen sprzedaje słód do 7 z 9 destylarni na Islay, także jak widzicie, umowa ta cały czas żyje, nawet 30 kilka lat po jej zawarciu. A tutaj ciekawa mapa pokazująca, gdzie tak naprawdę rośnie jęczmień w Szkocji i jak widać, rośnie na wschodnim wybrzeżu, co oznacza, że słodownia Port Ellen zlokalizowana na Islay, na zachodzie Szkocji, wcale nie ma łatwego położenia logistycznego, dlatego jest taka rzecz dość wyjątkowa. Wszystkie transporty słodu są tutaj przyjmowane transportem morskim, który musi ze wschodniego wybrzeża opłynąć Szkocję, to jest wschodnie wybrzeże, opłynąć Szkocję od północy, aby dopłynąć na Islay, gdzie słód jęczmienny łączony jest z torfem, którego jest tutaj mnóstwo po to, aby dać ten surowiec do produkcji pożądanej przez wielu miłośników whisky dymnej, torfowej, która wykręca nam języki na lewą stronę. Słodowanie to inaczej kiełkowanie. Proces ten prowadzi do powstania w ziarnach enzymów, które rozłożą zawartą w nich skrobię, czyli cukier złożony, do cukrów prostych, które można poddać fermentacji i wyprodukować z nich alkohol. Istnieje tradycyjna metoda produkcji słodu, o której opowiadałem już w odcinku o produkcji whisky. W praktyce do produkcji whisky wykorzystuje się jednak słód ze słodowni przemysłowych, jak Port Ellen. W skrócie, przechowywane w silosach zboże jest moczone w namaczalnikach, a następnie umieszczane w ogromnych bębnach, wewnątrz których wilgotny jęczmień kiełkuje tylko po to, aby zostać gwałtownie wysuszonym i to nad płonącym torfem, co przełoży się na kochany przez wielu miłośników doznań ekstremalnych – dymny smak whisky. Jestem przyzwyczajony do tego, że w destylarniach są ażurowe podłogi, ale to, co jest w Port Ellen, przechodzi moje możliwości jako gościa, który cierpi na lęk wysokości. Boję się, jak nie wiem, ale idę tam dla was, moi drodzy. Jestem jak dzik, pcham to błoto ryjem, trudno, nie jest komfortowo, ale przejdę to jakoś. W tej chwili słód jęczmienny, który jest cały czas moczony wodą, jest także poddawany aeracji, czyli napowietrzaniu. Powietrze przepuszczane jest przez całą masę jęczmienia. Doskonale widać, jak wybija momentami jęczmień do góry po to, aby ten przypadkiem nie rozwinął się w kierunku innym niż słodowanie. Kadzie, w których jęczmień jest zamaczany w wodzie, aby miał odpowiednią wilgotność. Później jęczmień jest odcedzany i ponownie zamaczany. Tutaj możemy sobie zobaczyć, woda pochodzi z lokalnych wzgórz, które zresztą widać tutaj przez okno. I kiedy nabiorę tego jęczmienia, jęczmień jest nawilżany, następnie zostanie odcedzony, a potem jeszcze raz nawilżony, wszystko po to, aby nie zgnił, aby był dobrze nawilżony i mógł kiełkować, dając słód. Na tym etapie to jeszcze jęczmień, a nie słód, choć już wyraźnie widać, że coś się tutaj dzieje, bo zaczyna się proces kiełkowania i ziarna jęczmienia wyglądają inaczej.
tej chwili wilgotność tych ziaren to ponad 40%. I w dotyku jest już jasne, że one są takie gumowe, uginają się pod moimi palcami. Zobaczę jeszcze oczywiście z ciekawości, jak smakują. Nie jest to żadna wielce wyszukana potrawa. Teraz ten jęczmień będzie umieszczony w bębnach, w których zacznie kiełkować, a następnie zostanie wysuszony, oczywiście nad torfem, po to, aby miał właściwości dymne. W Port Ellen znajduje się 7 stalowych bębnów Bobby Drums, z których każdy pomieścić może zawartość 2 namaczalników. To największe bębny do słodowania w Wielkiej Brytanii. W bębnach znajduje się Green Malt, który napowietrzają duże wentylatory, zapewniając optymalne warunki do wzrostu. Co 8 godzin każdy z bębnów wykonuje pełen obrót na przestrzeni 5 minut, dzięki czemu kiełkujący Green Malt jest dobrze wymieszany. Tutaj widzicie, ile jęczmienia, który jest już skiełkowany, to nazywa się Green Malt. Jest w tym bębnie, jest naprawdę dużo, to jest olbrzymia objętość. No i myślę, że jedyne co możemy zrobić, to spróbować, otwieramy to! To my słodownicy, torf dla nas się liczy, bo też jest z ulicy. Torf wykorzystywany w słodowni Port Ellen pochodzi z Castle Hill, zlokalizowanego niecałe 3 mile od słodowni. Tak wygląda torf. Akurat ten pochodzi z wyspy Isla, składa się w dużej mierze z mchu i z wrzosu. Jest dzisiaj dosyć wilgotny, także był na pewno by bardzo dymiący. No i właśnie to jest ten surowiec, który zamiast drewna tradycyjnie na Isli wykorzystywany jest do suszenia słodu jęczmiennego. Legendarna rzecz dla wielu miłośników whisky, które właśnie mają te dymne aromaty. I co ciekawe, nie wszyscy to wiedzą, że torf, który nie płonie, w ogóle nie pachnie dymem. Także tej dymności tutaj w ogóle nie ma. Natomiast, jak widzicie, takie można powiedzieć, trochę ubrudziłem sobie ręce, ale jest to przynajmniej to, co najbardziej lubię, czyli doświadczenie u źródeł, a nie z różnych źródeł. Zawsze to powtarzam, to jest taka moja maksyma i staram się w ten sposób budować wiedzę i w ten sposób ją przekazywać. I mam nadzieję, że to się Wam nawet podoba, choć ja muszę umyć łapę. W słodowni Port Ellen znajdują się 3 piece przemysłowe do suszenia słodu. Każdy z nich może pomieścić całą zawartość pojedynczego bębna. Słód jest podgrzewany, a płonący torf dostarcza do niego dym wraz z warunkującymi smak whisky fenolami. Okej, moi drodzy, jesteśmy w tym miejscu, to jest to miejsce, to dla którego smokeheadzi, miłośnicy whisky dymnych, wariują. To jestem ja, to jest torf, a to jest dym. To jest ten dym, który później na waszych językach sprawia te niezwykłe wrażenia. I zobaczcie, ten torf jest wilgotny, on jest kruchy, on jest mokry, on będzie długo płonął. On będzie długo płonął i sprawiał, że whisky będzie potwornie dymna. Potwornie dymna. I nie wiem, co wy robicie teraz, moi drodzy, ale ja daję do pieca i tak naprawdę, dając do pieca, pomagam robić Lagavulina 16. I pobijcie to. I tak, po około 7 dniach z jęczmienia powstaje słód jęczmienny, który nadaje się do wykorzystania do produkcji uwielbianej przez miłośników trunków leżakowanych whisky słodowej. Jednak to już zupełnie inna historia. Od dzisiaj produkcja słodu jęczmiennego nie ma już przed Wami tajemnic i bardzo dobrze uczymy się razem i poznajemy zakamarki świata produkcji whisky. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście kolejny odcinek i przypominam, że jeśli to, co zobaczyliście, Wam się podobało, a jeszcze tego nie robicie, subskrybować mój kanał możecie pod wideo, już dzisiaj wciskać przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek po to, aby nie zapomnieć. Znajdźcie także na fejsie grupę Klika Dzika, gdzie razem z dzikami i sarenkami dyskutujemy codziennie o stylu życia współczesnego faceta. Żegnam się z Wami jak zawsze. WDDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!